Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejny film na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie wpić naprawdę dużo ilości ekspa. Więc co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, to której kod macie na samego już na ekranie. Jeżeli go wpisacie, dajemy sobie odtwarzać na grę prywatnej. Pamiętajcie o tym, że wam nie dobrało graczy, dajemy sobie graj. I teraz jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, bardzo bym was o to prosił, to wchodzimy sobie do sklepu i wpisujemy sobie kod Soul. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, ponieważ jest to moje jedyne źródło zarobku. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, to teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was tutaj załadowało, to bierzemy sobie grappler, najlepiej dokładnie ten, i idziemy sobie tutaj na koniec do tego kodu. I jak widzicie, to jest timer, na który sobie musimy poczekać, aż po prostu się skończy. Jeżeli czas się tutaj skończy, musimy sobie wpisać 362. Potwierdzamy sobie w tym miejscu i teraz musimy wykonać emotki, żeby po prostu nam przyznało te kwiatki, które widzicie tutaj. Więc musimy sobie zrobić emotki, tutaj będzie także przycisk, który sobie klikamy. Jeżeli klikniecie, to po prostu sobie tutaj tańczymy, żeby nam przyznało te tutaj emotki. Nie emotki, tylko kwiatki. Jeżeli sobie to po prostu potańczymy, to powinniśmy mieć 5. I teraz klikamy sobie na Secret Room i musi nas przeteleportować. I teraz idziemy sobie do pierwszego miejsca. I pierwsze miejsce będzie w takim, po prostu w takiej fontannie, więc musimy tutaj sobie pójść do samego końca. I w tym miejscu będzie taka fontanna, do której musimy się udać. I tutaj po prostu będzie pierwszy przycisk. Więc idziemy sobie dalej, idziemy i musimy sobie na samą górę tutaj wskoczyć. Jeżeli tutaj jesteśmy, to tutaj musimy wykonać dowolną emotkę i dostaniemy tutaj expa. I teraz wracamy się do tego kodu, w którym przed chwilą byliśmy. Idziemy sobie do niego i po prostu znowu musimy się do tego sekretnego pomieszczenia. Więc klikamy sobie znowu do tego kwiatka i tym razem będziemy musieli się przejść do takiego różowego domku, który będzie dokładnie tam. Idziemy sobie dokładnie przez te drzwi i teraz musimy wejść i musimy znaleźć kolejne drzwi, które będą tutaj. I tu będą przyciski, które musimy sobie po prostu poklikać. Klikamy sobie na każdy z nich. Na niektórym będziemy musieli kliknąć po dwa razy, na niektórym raz. To zależy po prostu od przycisku, więc sobie klikamy ile razy możecie i po prostu klikamy sobie także ten ostatni. Przy kliknięciu teraz dalej wracamy się do tego miejsca, w którym byliśmy. Teraz musimy sobie pójść do zamku, który jest dokładnie z lewej strony, czyli dokładnie tam. I idziemy sobie dokładnie za niego, tylko nie wchodzimy do niego, tylko idziemy dokładnie z tyłu. I tutaj będzie takie jakby jajko, czy cokolwiek jest. I wchodzimy sobie tutaj i z tyłu będzie przycisk, którego sobie klikamy, za którego dostaniemy expa. I teraz idziemy sobie do ostatniego miejsca na dzisiejszej mapce, czyli musimy się znowu także wrócić tutaj, gdzie byliśmy. Jeżeli się wrócimy, to wchodzimy sobie do tego największego zamku. Jeżeli wejdziemy, to musimy się udać dokładnie z prawej strony tutaj. W tym miejscu budujemy rampę i podłogę i tutaj nad nami będzie przycisk, który musimy znaleźć. On jest dosyć mały, więc musimy go sobie tutaj dokładnie dobrze ułożyć myszkę, żeby go zobaczyć. Jest tutaj, klikamy sobie E i za nim zacznie dostawać expa. Więc dzisiejszego filmu było to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!